Młodszy brygadier Robert Czerski, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Malborku. W ubiegłym tygodniu odnotowaliśmy łącznie 26 zdarzeń, w tym 20 miejscowych zagrożeń, 5 pożarów i 1 alarm fałszywy. W ubiegłym tygodniu doszło do 2 wypadków, w tym jeden na drodze numer 22 w pobliżu miejscowości Kapustowo, gdzie doszło do dachowania samochodu osobowego. Jedna osoba brała udział w tym zdarzeniu, która o własnych siłach wydostała się z samochodu. Samochód napędzany był przez instalację LPG, która została odpowiednio zabezpieczona. Ruch na drodze odbywał się bez zakłóceń. Strażacy z OSP Stogi przybyli na miejsce zdarzenia i czekali tam aż do usunięcia tego samochodu z pobocza. Drugi wypadek też na drodze numer 22 w pobliżu miejscowości Gnojewo 25 lipca. Tam doszło do kolizji 2 samochodów osobowych, w którym brało udział 4 osoby bez większych obrażeń. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu tego miejsca zdarzenia, posprzątaniu sorpcji płynów, rozlanych płynów eksploatacyjnych. Ruch odbywał się na jednym pasie ruchu. Przez jakiś czas był zablokowany do momentu usunięcia tych samochodów z drogi. W ubiegłym tygodniu w związku z opadami deszczu i silnym wiatrem odnotowano 4 zdarzenia, w tym 2 piwnice w Nowym Stawie, 1 w Malborku i 1 powalone drzewo na przystanek autobusowy w miejscowości Szaleniec, gdzie nie było osób poszkodowanych. Młodsza aspirant Katarzyna Marczyk, oficer prasowy, komendanta powiatowego Policji w Malborku. W weekend odnotowaliśmy kilkadziesiąt zgłoszeń. Policjanci interweniowali głównie w związku z zakłóceniem ciszy nocnej, nieporozumieniami rodzinnymi. Na drogach powiatu malborskiego doszło do 1 wypadku drogowego oraz potrącenia rowerzysty. Od piątku do niedzieli policjanci zatrzymali 2 nietrzeźwych kierowców samochodów osobowych, 2 nietrzeźwych rowerzystów oraz 2 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. Dzisiaj od rana policjanci ruchu drogowego prowadzą działania trzeźwy poranek. Punkty kontrolne znajdują się na terenie całego powiatu malborskiego. Do tej pory policjanci poddali badaniu ponad 300 kierowców, zatrzymali 2 nietrzeźwych kierowców samochodów osobowych i 1 kierowcę samochodu ciężarowego, który znajdował się pod wpływem alkoholu.